W programie Oblicza Medycyny goszczę dzisiaj doktora habilitowanego nauk medycznych Michała Wszołę, pomysłodawcę i współtwórcę bionicznej trzustki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, w marcu minęły już 2 lata, odkąd zespół naukowy Fundacji wydrukował w technologii biodruku 3D pierwszy na świecie i w pełni unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Chciałam zapytać, czy ten prototyp spełnił oczekiwania jego twórców. No, czas rzeczywiście szybko leci, już nawet nie zauważyłem, że 2 lata, rzeczywiście pani redaktor to zauważył, że to już 2 lata minęło od pierwszego wydruku. Oczywiście, że ten nasz pierwszy prototyp spełnił oczekiwania, my go jeszcze udoskonaliliśmy, poprawiliśmy wydruki, poprawiliśmy kształt, żeby funkcjonalność była lepsza i żeby lepiej mógł on działać, ale bym powiedział, że zasadniczo on się niewiele różni od tego, co wydrukowaliśmy w marcu 2019 roku. Panie profesorze, proszę przybliżyć osobom, które może nie znają tajników tworzenia bionicznej trzustki. Czy ten prototyp to był narząd, który już produkował insulinę? Jak on bliski był tego docelowego modelu, nad którym pracujecie? Więc nasz prototyp w 2019 roku, on już produkował insulinę i tak de facto był takim prototypem, który można było uznać, nadawałby się całkowicie do wyleczenia człowieka z cukrzycy, dlatego że zawierał tam powyżej 600 tysięcy ekwiwalentów wyspowych, czyli to jest taka ilość ekwiwalentów wyspowych. Dorosły człowiek normalny ma około 1 miliona ekwiwalentów wyspowych. Cukrzyca pojawia się w momencie, kiedy około 90% trzustki jest zniszczone, więc ten nasz prototyp dawał wystarczającą ilość wysp trzustkowych, które dają możliwość zabezpieczenia pacjenta przed rozwojem cukrzycy. I ten prototyp już dokładnie taką możliwość dawał. To był najważniejszy jego element, czyli możliwość produkcji insuliny. Ale kolejnym bardzo ważnym elementem był układ naczyniowy, który my wydrukowaliśmy w tej całej trzustce, bo ta trzustka składa się po pierwsze z warstw biotuszu razem z tymi wyspami trzustkowymi. No i oczywiście pomiędzy tym wszystkim jest wydrukowany przez nas zaplanowany układ naczyniowy, przez który płynie krew. To był bardzo ważny element również tej całej naszej układanki, w której znajdują się komórki śródbłonka, bo w tym naszym układzie naczyniowym, tak samo jak w normalnym narządzie, o ścianki wewnętrzne naczyń są wyścielone komórkami śródbłonka. I ten pierwszy prototyp, on zawierał te wszystkie elementy. To, co było dosyć istotne, żeby dalej to poprowadzić i to nauczyć się w pierwszej kolejności, jak taki bioniczny narząd połączyć z naczyniami i przyszyć, fizycznie przyszyć do pacjenta i podłączyć tam przepływ naczyniowy. To było niezwykle istotne zadanie. To było między innymi to zadanie, nad którym pracowaliśmy przez ostatni czas. Tak samo bardzo ważnym elementem były też pewne testy, bo jedna rzecz to jest wydrukować bioniczny narząd, w którym wiemy, że on produkuje insulinę, a druga rzecz wiedzieć, że ten narząd wytrzyma ciśnienia, którym będzie on poddawany w momencie, kiedy zostanie właśnie wszczepiony do człowieka. I to były bardzo ważne zadania, nad którymi się skupialiśmy, czyli ta kwestia po pierwsze technicznych umiejętności, a po drugie bezpieczeństwa, że po podłączeniu tego narządu do pacjenta to będzie dobrze funkcjonowało. A na jakim etapie przedsięwzięcie jest obecnie? Przedsięwzięcie, czyli tak jak już zacząłem, my z jednej strony w 2019 roku wydrukowaliśmy i potwierdziliśmy, że ta produkcja insuliny jest, ale z drugiej strony musieliśmy przejść kilka problemów technicznych. Tym problemem było właśnie wymyślenie i umiejętność, po pierwsze, wytworzenia naczyń zewnętrznych, bo tak naprawdę jedna rzecz to jest wydrukowanie narządu z układem naczyniowym, który jest wewnątrz tego narządu. Zupełnie czym innym jest wytworzenie naczyń zewnętrznych, które będziemy mogli zespolić razem z naczyniami, które są ubiorcy, czyli u pacjenta, który ten narząd otrzyma. I tutaj jak
wykonanie zespolenia pomiędzy naczyniami biorcy, a tymi naczyniami, które my wytworzymy, to nie stanowi problemu, no bo to jest umiejętność znana już od ponad 100 lat przez chirurgów, jak wykonywać zespolenia naczyniowe. No to oczywiście wykonanie zespolenia naczynia, które również my w pewnej technologii wytworzyliśmy razem z narządem, który wydrukowaliśmy, to jest nowość, coś, czego nikt jeszcze nigdy nie robił. I to jest rzecz, którą też zresztą ostatnio przygotowaliśmy do opatentowania jako nowatorską technologię, którą opracowaliśmy i którą potwierdziliśmy, że jest ona już skuteczna. To był bardzo ważny element, a drugim to było właśnie potwierdzenie, że po podłączeniu wysokiego ciśnienia przepływu przez układ tętniczy w naszej wnętrznej trzustce nie dojdzie do rozerwania tej trzustki pod wpływem ciśnienia, które panuje w układzie naczyniowym. My zbudowaliśmy dodatkowo odpowiednie pewne systemy, które zabezpieczają tą naszą wydrukowaną wnętrzną trzustkę przed takim uszkodzeniem przez rozpadnięciem się na kawałki. I ostatnio, można powiedzieć w ciągu ostatniego roku, skupiliśmy się już na badaniach in vivo, czyli badaniach na zwierzętach. Najpierw na małym modelu zwierzęcym my potwierdziliśmy skuteczność tego typu terapii, czyli wydrukowane wyspy trzustkowe razem z naszym materiałem pokazaliśmy, że produkują insulinę również w warunkach in vivo, czyli na zwierzętach. Następnie przeszliśmy na model dużych zwierząt, czyli pracujemy teraz na świnkach i w tej pracy na świnkach w pierwszej kolejności zajęliśmy się badaniami bezpieczeństwa, czyli potwierdziliśmy, że to, co zaplanowaliśmy, czyli wykonanie tych połączeń naczyniowych, że to będzie skuteczne i okazało się, że rzeczywiście te nasze połączenia są skuteczne i na tyle skuteczne i na tyle dobrze to się wszystko trzyma, że mogliśmy przygotować wniosek patentowy. Dodatkowo udowodniliśmy, że po podłączeniu przepływu krwi od zwierzęcia, ten przepływ krwi utrzymuje się, mamy to ocenione w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, w badaniach radiologicznych takiego narządu, który był przeszczepiony u zwierzęcia. Co więcej, te narządy utrzymują swoją spoistość i swoją integralność, nie rozpadają się, nie rozpływają się, czyli utrzymują taką właśnie budowę, jaką my im nadaliśmy w trakcie procesu biodrukowania. I to był kolejny ważny element. My oczywiście później po odpowiednim okresie obserwacji usuwaliśmy, eksplantowaliśmy takie bioniczne trzustki, żeby również ocenić badania, przeprowadzić badania histologiczne i badania morfologiczne, żeby ocenić, jak taka trzustka wygląda. I te wyniki również potwierdziły, że ta integralność się utrzymuje i że nie dochodzi do zmian morfologicznych w takiej trzustce. I teraz jesteśmy na ostatnim etapie badań na dużych zwierzętach, czyli potwierdzenie skuteczności tej terapii w leczeniu cukrzycy, czyli to już jest takie postawienie kropki na D. Wiemy, że terapia jest bezpieczna, wiemy, że będziemy mogli ją zaproponować pacjentom, a teraz chcemy wiedzieć, ewentualnie do jakiej grupy, jak szeroko, jak będzie to skuteczna terapia, żeby móc ocenić, kto ewentualnie mógłby skorzystać, jacy pacjenci w pierwszej kolejności. W kontekście naszej rozmowy przyszła mi do głowy jeszcze jeden trop. Taka tradycyjna transplantacja narządów oddawcy wiąże się z koniecznością stosowania przewlekłej immunosupresji, co z kolei przekłada się na pewne osłabienie układu odpornościowego i zwiększone ryzyko niektórych chorób. Proszę powiedzieć, czy projektowana technologia, nad którą Państwo pracujecie, rozwiązuje w jakiś sposób ten problem? To jest oczywiście bardzo ważny element i to jest jeden z, bym powiedział, głównych celów, które również sobie postawiliśmy na samym początku naszego projektu biodrukowania wnętrznej trzustki. I trzeba jasno powiedzieć, że my na tym etapie obecnie jeszcze tego problemu do końca nie rozwiązaliśmy. Prawda wygląda tak, że pierwsze nasze przeszczepy, które chcemy zaproponować pacjentom, będą również zawierały pewien materiał od dawców, czyli wyspy trzustkowe. Natomiast
będzie układ naczyniowy naszej drukowanej trzustki, będzie zawierał śródbłonek, który pochodzi już od konkretnego pacjenta, czyli od tej osoby, której to będzie to przeszczepienie wykonywane. Na tym etapie wiemy, że śródbłonek jest tym elementem, który jest niezwykle aktywny immunologicznie i mamy nadzieję, że w związku z tym ta reakcja immunologiczna będzie mniejsza. Ale trzeba jasno powiedzieć, że na początkowym etapie pierwsi pacjenci w tej pierwszej wersji naszej wnętrznej trzustki będą musieli również otrzymywać immunosupresję, natomiast my w tym momencie nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć, czy ta immunosupresja będzie mniejsza w stosunku do tego, co przyjmują normalnie pacjenci po przeszczepieniu narządu. Natomiast na tym etapie my jesteśmy, bym powiedział, w połowie drogi realizacji naszego kamienia milowego, takiego ogólnego, który sobie założyliśmy, czyli rezygnację w ogóle i wyprodukowanie komórek, a właściwie wyprodukowanie wysp trzustkowych z komórek pochodzących od biorcy. Czyli tak naprawdę wyizolowanie komórek macierzystych od pacjenta, którym będziemy przeszczepiali dany pięczny narząd, następnie namnożenie w dużej ilości tych komórek macierzystych, przeprowadzenie pewnych transformacji jeszcze genetycznych tych komórek, później wytworzenie z nich komórek produkujących insulinę i glukagon i następnie stworzenie wysp trzustkowych, bo tak naprawdę niewiele osób sobie zdaje sprawę, ale nawet samo wytworzenie komórek produkujących insulinę i glukagon nie jest tym elementem, który jest całkowicie wystarczający. Natura produkcji insuliny sprowadziła do wytworzenia wysp trzustkowych, które mają swoją specjalną budowę przestrzenną. To są kuleczki, które mają mniej więcej 0,2 mm po 200 mikrometrów średnicy, gdzie mają odpowiednią ilość komórek alfa, beta, różnie rozłożoną w różnych gatunkach, ale to pewnie w tym momencie jest mniej istotne. Natomiast ta budowa przestrzenna wysp trzustkowych ma duże znaczenie w kwestii właśnie odpowiedniej produkcji insuliny i odpowiedniej reakcji na bodziec glukozowy. Jeżeli chcemy, żeby wyprodukowane przez nas komórki produkowały odpowiednią ilość insuliny w odpowiedzi na odpowiednio wysoki cukier, to my musimy odtworzyć tą strukturę przestrzenną komórek i wytworzyć wysepki trzustkowe. I to jest ta rzecz, nad którą teraz pracujemy. Wytwarzamy sztuczne wysepki trzustkowe, które będą nadawały się do użycia w procesie biodrukowania. Panie profesorze, wybiegnę trochę w przyszłość, ale pewnie gdyby ktoś słuchał naszej rozmowy kilkanaście lat temu, pomyślałby, że rozmawiamy o jakimś scenariuszu filmu science fiction, tymczasem rozmawiamy o rzeczywistości, która się dzieje na naszych oczach i przełomowym postępie w dziedzinie medycyny. Jakie jeszcze narządy będzie można w przyszłości być może produkować dzięki technologii, nad którą Pan pracuje? Czy będzie bioserce, biowątroba, bionerka? No, oczywiście to tutaj bym powiedział, tylko pewnie wyobraźnia naukowców nas ogranicza w tym momencie, bo można sobie wyobrazić każdy narząd, który można wydrukować. Z tego, co mi się wydaje, wiedząc już, jakie są ograniczenia technologii, to pewnie wykorzystując tą technologię biodruku 3D, którą my wykorzystujemy, pewnie przejście do takich narządów jak serce, wątroba, nerka czy płuca w moim odczuciu będzie trudne i skomplikowane, ale wykorzystując inne i nowe technologie biodruku 3D, bo pamiętajmy, że biodruk jako ta technologia, on również się rozwija, ta część techniczna dająca coraz większe możliwości, poprawiająca rozdzielczość biodruku i poprawiająca te parametry techniczne, na pewno da możliwość drukowania płuca, drukowania serca, drukowania wątroby. My sami przygotowaliśmy projekt i mam nadzieję, że będziemy niedługo rozpoczniemy również projekt związany z realizacją biodruku tkanki wątrobowej. Natomiast to, co wydaje mi się, że co będzie szybszym etapem w związku z biodrukiem, no to na pewno biodruk tkanki skórnej czy biodruk
rogówki, czy właśnie naszej pięcznej trzustki, że to będą te elementy, czy elementów, bym powiedział, chrzęstno-kostnych, czyli części stawowych. To są te rzeczy, które rzeczywiście są już o krok od wprowadzenia do kliniki. Na pozostałe narządy będzie trzeba na pewno parę lat poczekać. Natomiast jak najbardziej jest możliwe osiągnięcie również tych narządów przy pomocy technologii biodruku. I co ważne, to trzeba na biodruk patrzeć trochę szerzej niż tylko w kwestii, oczywiście drukowanie narządów jest bardzo ważne z punktu widzenia pacjentów, ale z punktu widzenia rozwoju całej medycyny również jest istotne, bo biodrukowanie narządów czy tkanek daje możliwość wytworzenia sztucznego środowiska imitującego tego, co dzieje się, dokładnie tego, co dzieje się w organizmie pacjenta i daje możliwość prowadzenia różnych nowatorskich terapii lekowych, czy sprawdzania terapii lekowych, co może znacznie przyspieszyć wdrożenie nowych cząsteczek, nowych leków i może znacznie, bym powiedzieć, ograniczyć koszty z tym związane, a także zmniejszyć ilość zwierząt wykorzystywanych na potrzeby właśnie tego typu badań. Więc tutaj trzeba pamiętać, że tutaj mamy dwie takie główne ścieżki. Pierwsza, że to jest drukowanie narządów na potrzeby transplantologii, a druga rzecz to jest biodrukowanie tkanek czy narządów na potrzeby badań przedklinicznych w farmakologii i wdrażania nowych leków. Można sobie wyobrazić wydrukowanie, to jest coś, nad czym my też pracujemy, wydrukowanie ogniska nowotworowego, ogniska guza trzustki, gdzie my jesteśmy w stanie w bardzo precyzyjny sposób po pierwsze zaplanować, jak ten guz trzustki ma wyglądać, jakie ma mieć rozmiary, jaki ma być układ naczyniowy w obrębie tego guza trzustki. Możemy bardzo precyzyjnie podawać leki, kontrolować, patrzeć, co się dzieje, co daje bardzo dużą wiedzę i dużą informację i możliwość decyzji na temat wprowadzenia nowych cząsteczek do użycia. Myślę, że imponujące to mało powiedziane. Panie profesorze, na koniec chciałam zapytać o wyjątkową wystawę, którą już w maju będzie można obejrzeć w warszawskich Łazienkach. Tak, to rzeczywiście maj to jest w Polsce bardzo piękny, wiosenny miesiąc. My nad wieniczną trzustką pracujemy już od kilku lat i w trakcie prac nad wieniczną trzustką powstaje bardzo dużo obrazów, zarówno spod mikroskopu świetlnego, konfokalnego, elektronowego. Mamy bardzo dużo różnych zdjęć. Te zdjęcia są same w sobie, wyglądają fantastycznie, a jeszcze zostały poddane obróbce przez grafików, są dodane kolory, są pokolorowane i rzeczywiście przedstawiają wspaniały mikroświat badań związanych z biodrukiem, badań nad wdrożeniem bionicznej trzustki. Te obrazy, bym powiedział, bardziej przypominają obrazy, jakie możemy zobaczyć w galeriach, obrazy dadaistów, impresjonistów, bardziej tutaj patrzę na te zdjęcia, to bardziej kojarzą mi się one z Jacksonem Pollockiem czy Edwardem Munkiem niż z nauką, ale tak wygląda natura i tak wygląda rzeczywistość. I rzeczywiście w maju, przez cały maj będzie można oglądać zdjęcia 30 tego typu obrazów w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich. To jest u zbiegu ulicy Agrykola i Alei Chińskiej. Miejsce również nieprzypadkowe, żeby pokazać tutaj połączenie natury z rozwojem nowych technologii, a tak naprawdę cała nasza wystawa i pokazanie naszych prac to jest wstęp do aukcji, którą chcemy przeprowadzić. To jest już kolejna aukcja, którą przeprowadzamy z cyklu Bioniczne Rewolucje. 27 maja, czyli pod koniec trwania tej wystawy, pani Anita Wolszczak z domu aukcyjnego Artin House przeprowadzi aukcję na platformie OneBit. Oczywiście ze względu na pandemię będzie ta aukcja tylko i wyłącznie w warunkach internetowych i każdy z tych obrazów będzie można wylicytować, a cały dochód, który zdobędziemy, pomoże i wesprze rozwój Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej, czyli naszego dalszego planu, dzięki któremu będziemy mogli biodrukowane narządy i terapie wytwarzane przy pomocy biodrukowanych narządów będziemy mogli wdrażać do kliniki. Więc tak naprawdę zapraszam wszystkich do odwiedzenia, do
pójścia z rodziną na spacer. Maj będzie pięknym miesiącem, więc myślę, że warto jest odetchnąć na świeżym powietrzu i pooglądać ciekawe obrazy tworzenia i dowiedzieć się czegoś więcej o właśnie wytwarzaniu wiecznej trzustki. Panie profesorze, bardzo dziękuję. My również serdecznie zapraszamy Puls Medycyny, objął patronatem to wydarzenie. Ja przypomnę, że dzisiaj moim i Państwa gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, pomysłodawca i współtwórca bionicznej trzustki. Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu i zapraszam wszystkich.